Ja się zastanawiałem, bo... Znaczy tak, wiesz, jeżeli bym streamował, tak, ja mam kilka swoich ulubionych gier, które z chęcią bym po prostu posiedział, poopowiadał, bo to są gry, przy których spędziłem dużo czasu. I to mówię o emulatorach właśnie GBA i... SNESa chyba? Na SNESie. Mówię o całej serii Orch Battle Saga, gdzie Tactic Orch był pierwszą moją grą, to była... strategia turowa na gridzie, tak? Coś jak Fire Emblem, tak? Fire Emblem jest identyczny, tak? Praktycznie. Tak był to jedna z... tak, co ja powiedziałem, w ogóle jak ja nazwałem to? To jest Orch Battle Saga The Night of Lodis, tak? Night of Lodis chyba powiedziałem, tak. To jest na GBA, to była jedna z ostatnich. Ostatnią było Let Us Cling Together, które wyszło najpierw na PSP w ogóle. I Let Us Cling Together jest jedyną, którą nie przeszedłem, bo mnie zmęczyła. Jakaś było... Za bardzo już była podobna do Final Fantasy Tactics. To już mi się nie podobało. Które też mi się nie podobało, właśnie Final Fantasy Tactics. A ogółem Orch Battle Saga jako strategie są świetne, biorąc pod uwagę, że każda odsłona była praktycznie inna. Chyba dwie... Że no tak, chyba są po dwie podobne, tak? Night of Lodis i Let Us Cling Together są podobne. Są właśnie to turowe strategie, gdzie każdym graczem osobno sterujesz na mapie. Każdym bohaterem, tak? I podobne było March of the Black Queen i któraś jeszcze była podobna do March of the Black Queen. I March of the Black Queen jest w ogóle moją ulubioną strategią, która jest... Zdecydowanie mógłbym powiedzieć, że jest dla mnie fajniejsza niż Heroes Trójka. Gdyby March of the Black Queen miało tryb multiplayer, to byłby hit. Bo był bardzo podobny właśnie do Heroesa Trójki, ale stylistycznie mi się bardziej podobał. Znaczy był tak wiesz, o dekadę wcześniej, tak? To jest na SNESa, tak? Chyba SNESa. Czy może było tak, że wyszła pierwsza wersja na... Nie. Bo wiem, że wyszła najpierw pierwsza wersja, która była uboższa, później wyszła druga. Dobrze, tak, najpierw wyszło na SNESa, a później wyszło na PS1. No to jest dekada tak wcześniej, tak? Heroes 3 to PC-ty Windows 98 chyba, tak? Dopiero był... Nieważne, dobra. No, ale March of the Black Queen... Tak naprawdę był jakby z uboższonym Heroesem Trójką, gdzie też była właśnie mapa ogólna, czy inaczej, była tam wielka kampania, z kampanii się przychodziło na mapę ogólną, gdzie była tam, nie wiem, jakiś rejon na przykład, były tam, nie wiem, trzy miasta, tak, czy coś takiego. I byli bohaterowie, to jako teamy, drużyny, tak, i nimi się po prostu sterowało po mapie i mieli ograniczony czas. To było śmieszne. Takie super hotowe, tak, że czas płynął wtedy, kiedy któryś z bohaterów się ruszał. To było trochę dziwne, że... Nie, czy można było pauzę zrobić taką ogólną? Nie pamiętam. Ale chodziło o to, że wszystko jest zamrożone, tak? Nikt się nie rusza, a jak wybiorę jednostkę moją, jakiś oddział i żeby gdzieś poszedł, też drużynę, tak? Nie mówię oddział. Drużynę i przenieść gdzieś, nie wiem, przejść do innej, tam gdzieś, nie wiem, w jakieś miejsce się ustaw. Dopiero jakby czas wtedy zaczynał płynąć, tak? Coś takiego. Bo nie pamiętam, czy można było dwie jednostki, na przykład swoje, że jedni mają iść tutaj gdzieś pilnować przełęczy, a drudzy do miasta, coś takiego, nie pamiętam. No ale później właśnie tak się jednostki zbliżyły mojej przeciwnika, to się zaczynała walka, która była przypominała szachy, ale nie było żadnego poruszania pionkami, tylko były dwa rzędy, tak? Rząd przedni, rząd tylni. I były po prostu naprzeciwko siebie ustawione po sześć jednostek i to wszystko. Nie było żadnego poruszania. I na przykład właśnie, żeby postać, która stała w pierwszym rzędzie była melee, na przykład zwykły tam wojownik, żeby zaatakował kogoś na drugim, w tej drugiej linii przeciwnika, to musiał zabić kogoś, nie, chyba zabić wszystkich z pierwszej linii. Coś takiego, ale to było fajne, to było właśnie taktyczne i tam były po prostu klasy postaci, tak, że na przykład mag mógł tam z dystansu atakować, coś takiego i bardzo ważna rzecz jaka tam była to, że klasa postaci miała dwa skille, tylko dwa. Jeden to był jeżeli ustawiłeś się na pierwszej linii, drugi to był jeżeli ustawiłeś się na drugiej linii. Czyli na przykład paladyn w pierwszej linii mógł atakować, mając, nie wiem, duże obrażenia przy nieumarłym. A na drugiej linii na przykład paladyn mógł leczyć albo, nie wiem, zwiększać obrażenia całej drużynie, jeżeli miał coś takiego. Coś takiego było. Chyba jeżeli czarodzieja się postawiło na drugiej linii, to on walił fireballami, a na pierwszej to on rzucał tarczę na siebie. Coś takiego. I to gra polegała na tym, żeby
wymyślać. O cholera, nie widziałem czatu, wyłączył się czat dla mnie. A nie, powinno mi pokazać na tym. Na... nikt nie pisaliście. Co mówię, że powinien. Że wtedy to polegało właśnie na takich szachach, żeby kontrolować przeciwnika, tak? Widzisz, że tam przeciwnik ma 4 oddziały na mapie. Z jednym walczyłeś i widzisz, że ma właśnie na przykład, nie wiem, jednostkę dwóch czarodziei ustawionych na tyłach, w środku łucznik, a na przodzie na przykład trzech zombiaków. Coś takiego. To jeżeli raz z nim walczyłeś, tam było właśnie, że jak zginąłeś, to chyba nie ginąłeś, tylko powracałeś do miasta? Nie pamiętam, jak to było. Wiem, że można było stracić całkowicie jednostkę, tak? No, ale dobra, wracając właśnie. No i po prostu walczyłeś, tak? Widziałeś, że on ma tych nieumarłych. Na przykład już następnym razem wiedziałeś, która to jednostka. Przy czym ona mogła ci zniknąć z pola widzenia, tak? Bo Fog of War był. No ale jeżeli masz tam gdzieś paladyna, to wysyłasz paladyna na niego, więc no, tak to wyglądało i to było fajne. I to była bardzo długa gra. Ja na tym spokojnie spędziłem z 80 godzin, tak zakładając. Jak widziałem jakieś na YouTubie let's play z tego, to one się zamykają tak w chyba 120 odcinkach po 15 minut. Więc tak, to była fajna, długa gra. No i miała dużo sekretów, tak? To mi się zawsze podoba. Wszystkie Orange Battle Saga są jako strategiami turowymi, które mają ogrom sekretów pochowanych. Gdzieś, nie wiem, na mapie jest narysowane tylko, nie wiem, trójkącik taki, to tam pójdziesz, okazuje się, że tam jest namiot, tak? I w tym namiocie, nie wiem, jest jakiś... ukrywa się łowca na przykład jakiś, który jest jakiś tam super... w ogóle ma jakieś fajne staty i on się postanawia do ciebie przyłączyć, tak? Nigdy byś tego nie zauważył na mapie, ale jak tam po prostu pójdziesz, to spotkasz go i... takie rzeczy po prostu. I to jest świetne w tej grze. Mi się zawsze to podobało. Dobra, zrobiliśmy małą rzecz, tak debugowaliśmy to. To jest zawsze coś. Zobaczymy, jak to teraz się będzie. Z debuggerem. No i właśnie między innymi tak, Orange Battle Saga z chęcią bym streamował jako grę. Bo było fajnie fabularnie, tam zawsze chodziło o jakieś przewroty państwowe, tak, że jakieś rebelie. No właśnie na tym sprzęcie nie postreamujesz sobie żadnych platformówek, nic, bo będzie ci strasznie zamulało. No ogólnie na przykład zawsze byłem wielkim fanem Morrowinda. I to niby nawet mam go zainstalowanego teraz na netbooku, ale z Morrowindem mam zawsze ten problem, że raz go przeszedłem normalnie, jak wtedy, jak wyszedł, tak, Morrowind, jak go kupiłem wtedy, znaczy jak go kupiłem, jako to była ta... cholera, jak to było? Nie jak on wyszedł jako nowa gra, tylko była w Empiku sprzedawana ta seria po 20 zł, gry były te w niebieskich opakowaniach, jak to było? To jakaś tam była seria, tak? Że większość gier takich dobrych były sprzedawane w tej cenie. Ja to wtedy, pamiętam, go kupiłem. Jakieś 2 lata później się pojawiły dodatki, tak jak już przeszedłem całą grę. Dodatki w ogóle nie były tak dostępne normalnie w Polsce. Ale później już nigdy nie przeszedłem z dodatkami. Przeszedłem połowę Trybunala. I... tak, połowę Trybunala i później mi ktoś zespoilerował całą fabułę Trybunala i się wkurzyłem. Ale partikle się śmiesznie wygenerowały. A, bo 0 FPS-ów, tak. Dobra. No, a Blood Moona nigdy nie przeszedłem. Znaczy, w sensie, zrobiłem pierwszą misję i druga misja polegała na tym, że idź gdzieś i odnajdź coś. Na wyspie tej, tak. I okej, okay, w sumie to już troszkę się tam, wiecie, w Morrowindzie poszlajałem, tak. I jakoś mi się nie chce znowu szukać czegoś gdzieś, nie wiadomo gdzie. No. No i problem był zawsze taki, że dodatki były na... po skończeniu gry, że trzeba faktycznie skończyć grę, a ja już nie miałem save'a swojego. Na kolejny raz po prostu grać i przechodzić to... ogólnie chyba miałem z 5 podejść do Morrowinda, żeby ponownie go przejść.
shit, dalej Instance Create, dalej Instance Create. Interesujące. Dobra. Tak, to jest nasz Twitch Project, to jest nasz config. Particle 0. No ale w ogóle nie mam rady tak na tym sprzęcie streamować. Nic. I nie chcę. Dobrze. Ja się ograniczę tu do Game Makera, tak? Chociaż nasza gra już sama zamula, sama z siebie. Później Two Guys One Gun wróci, które też będzie jeszcze bardziej zamulać, bo Two Guys One Gun jest bardziej wymagające procesor, tak? A to już jest platformówka, w której się trzeba skupiać, etc. No partikle, mamy teraz 24 FPS-y. Widać teraz, jak boty się inaczej zachowują, tak? One już próbują jakoś krążyć. Bo jest po prostu więcej FPS-ów i one dają radę, jakby moc procesora, tak? Ich. Śmieszne. Dobra. W sumie nie mam planów na dzisiaj aż takich dużych. Być może powinniśmy się zająć w końcu za te menu, tak? Być może, mówię. Są błędy z kamerą, które mi się nie podobają. Jak to Guys One Gun wyjdzie, to wtedy z bratem postreamuję, on na hitboxie ma prawie 600 kolorów. No, fajnie. Znaczy, to Guys One Gun niby jest, tak, tylko że teraz ma ten problem, że znaczy, w sensie to już nie jest problem, to już jest w większości rozwiązane, że tak, znaczy, to jest to, na czym stanęło to Guys One Gun w... Kiedy stanęło? W czerwcu? W lipcu? Już ponad pół roku, tak? Więcej niż pół roku. I stanęło na tym, że zaczęliśmy już planować przeciwników, tak? Cały silnik dla przeciwników, żeby to zrobiło, żeby to dobrze działało. No i tak na planowaniu się skończyło, tak? Bo plan jest taki, żebyśmy to zaplanowali dobrze. Tak? Plan to jest taki, żeby planować. Że później nie było takiej wtopy, że nie wiem, właśnie chcemy, ja to cały czas powtarzam, te same przykłady. Chcemy zrobić skilla, który będzie telekinezą, tak? Łapał przeciwnika, to musimy zaplanować, żeby wszyscy przeciwnicy dziedziczyli to samo i było możliwość ich podniesienia tak telekinezą, coś takiego. Jeżeli chcemy, żeby przeciwników można było podpalić, no to prawdopodobnie będą oni mieli jakieś tam parametry, że ten jest bardziej łatwo palny, ten jest się w ogóle nie da podpalić, coś takiego. To są właśnie proste rzeczy, a są bardziej skomplikowane rzeczy, czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić przeciwnika, który po śmierci rozdziela się na dwóch. Patrzę, zatrzymał się samochód jakiś przed oknem. Właśnie zwykły na przykład slime, taki nie wiem, jak boss na przykład. Jeżeli byśmy coś takiego chcieli zrobić, no to już jest to bardziej skomplikowane. Najbardziej skomplikowany przykład, jaki udało mi się wymyśleć, to jest boss z Terrarii. Skeletor, tak on się nazywa? Czyli ten, który pilnuje dungeonu, jego, który jest tam przy krawędziach. To jest szkielet, który jest połączony, ma głowę, dwie ręce, tak? I później ulepszona jego wersja chyba ma cztery ręce, coś takiego nie pamiętam. I on po prostu ma jakieś tam tryby swoje, tak? Ale to tryby to tak, okej. Ale chodzi o to, żeby on był połączony jako jeden boss, tak? Wszystkie jego części mają niby to samo życie, coś takiego. I zaplanowanie czegoś takiego, to musi być... On musi dziedziczyć z tego samego silnika, to jest zwykły przeciwnik, którego po prostu strzelasz, on ginie. Więc to musi być tak zrobione. I w sumie mamy to już zaplanowane, więc będzie można do tego wracać. I w sumie mówię, chcę skończyć najpierw te rzeczy, które ja już w tym momencie robię. I będzie można wracać do tego Smogana. Znaczy się, ten silnik tych przeciwników będę musiał zrobić jeszcze normalnie offline samemu, tak? Bo to będzie jeszcze dużo myślenia i kombinowania. A później wróci właśnie Two Guys One Gun, w którym będą dodawani będą nowi przeciwnicy z silnika, tak? Silnik już na to będzie pozwalał. Dodawane nowe skille, gdzie naprawdę już tyle skilli się namieszało, żeby nowych do zrobienia i po prostu chciałoby się to zrobić. W sumie mogę włączyć grę, zrobić w 2 godziny skill nowy, który nie będzie jak to wpływał za mocno na fabułę, w sensie na fabułę na silnik chodzi, nie na fabułę. Na fabułę w każdy skill wpływa tutaj.
Ale tak, jakiś skill, który będzie wpływał na grę. No i po prostu to olać, tak, i że później się będzie w końcu wróci do tych przeciwników. No ale jednak postanowiłem, że nie będę ruszał tego, dopóki nie będą zrobieni przeciwnicy. Czy to będzie update chyba 1.3, tutaj Hwangan. Nie jestem pewien. Nie pamiętam. Naprawdę, to już jest kupa czasu. No ale tu Gaius Wangana jakoś tam się zbliża, tak? Coś z tym będzie. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć na tu Gaius Wangana. Tylko już wypadło mi teraz z głowy, bo już zacząłem mówić co innego. No nie wiem. Powinniśmy poprawić te partikle, tak? Bo strasznie one zamolają teraz. Czy Dara... Hej, co słychać? Cześć kolega, super! Cześć! Pobawiliśmy się trochę właśnie silnikiem, tak? Lepiej graficznie już to wygląda. Nowe statki na przykład między innymi doszły. No i musieliśmy niestety wyłączyć wszystkie partikle, bo strasznie zamolają do 0 FPS-ów w grę całą. A w sumie... jeżeli w konfigu zrobimy 0.0.0.1, czyli 1000%, czyli 0.1% partikli w grze. Ciekawe, czy będzie dalej tyle samo FPS-ów. Czy w ogóle jakieś będą partikle wyświetlane. Dobra, kompilację odpal. W sumie cały czas się opierdzielam, prawda, bo mówiłem, że udostępnię to, co już jest zrobione, tak, żeby każdy mógł sobie pograć, zobaczyć jak to działa, a ciągle o tym zapominam. Bo niby jest to przyszykowane, tak, ale po prostu muszę napisać jakiś opis do tego i... A nie chcę, mam ważniejsze rzeczy do robienia niż pisać opis, tak. Między innymi pisanie opisów mam ważniejsze. Do innych gier, tak. No cóż. Wczoraj narzekałem na siebie, że jakieś partikle są te. Śmiesznie to wygląda. Wczoraj sam na siebie narzekałem, że śpię po 11 godzin dziennie. Znaczy tak co drugi dzień śpię po 11 godzin, albo zarywam noc. Dzisiaj też będę zarywał noc całą. No w sumie to jakoś działa. A tych partikli prawie nie widać. Doszła bardzo fajna rzecz, o której właśnie ja we wtorek, tak? Dzisiaj jest czwartek, dobrze. Podoba mi się radar. No radar jest świetny, on dobrze nam wyszedł. Dobrze, no tak chciałbym mówić. We wtorek z Hooder Lordem, tak? Siedzieliśmy procesami sobie na streamie i zrobiliśmy nową rzecz, bardzo prostą, czyli nagradzanie widzów. W tym momencie gra sprawdza, kto mnie ogląda i ile czasu. Co 30 sekund każdy z was, kto ma włączony mój stream, dostaje jeden punkcik. Ja teraz właśnie pokażę, tak? To jest na samym dole będzie. Viewer points. Halo, otwórz. Podam. I to jest lista ludzi, którzy mnie oglądają, więc tam właśnie ile. Czyli mniej więcej, jeżeli podzielicie tę swoją liczbę punktów na 2, to macie ile... Nie, Nie, już się gubię, tak? Cały czas się gubię. Czy pomnożycie, czy podzielicie, nie pamiętam, na 2, to wyjdzie wam ile minut mnie oglądacie. I chyba jak podzielicie na 2. No, podzielicie, tak. Czyli macoj od 15 minut. A kolega super 2 minuty, tak? Znaczy już pewnie 4 minuty, która wyszło. O, śmieszne, sam siebie liczę teraz nawet. Ciekawe, w jaki sposób. Bo nie powinno mnie liczyć jako mnie. Między innymi właśnie doszła też nowa funkcjonalność, czyli... Jeżeli wpiszecie points, wykrzyknik points, komendę, to gra zwróci wam, ile właśnie punktów macie. I to jest rzecz, którą będziemy później wykorzystywać w grze. Nie wiem jeszcze w jaki sposób.
Być może po prostu, jeżeli dłużej siedzicie na streamie, to dostajecie tych punktów coraz więcej i później będziecie mogli te punkty wydawać na streamerze, tak? Czyli na przykład ja mam 28 punktów i na przykład, nie wiem, za 5 punktów będę mógł zespawnować tego przeciwnika. Coś takiego. No. No i z huderem widać właśnie 330 prawie, 329, tak? I to jest też fajne, że dla mnie, że widzę, że ktoś wszedł z randoma, gdzieś tam mnie znalazł na przykład i posiedział właśnie tą, wiecie, nawet nie 30 sekund, że chwilkę tylko był, zobaczył, że ja mówię po polsku na przykład i to mu się nie spodobało, bo na przykład mnie nie rozumie i poszedł, tak? I w ten sposób mi się tworzy właśnie ta lista ludzi, którzy mnie... Znaczy, którzy weszli w ogóle na kanał zagrać, w sensie zobaczyć, co ja robię. No i mówię, i właśnie to będziemy mogli jakoś wykorzystywać w grze. Jeżeli macie jakieś pomysły, to z chęcią usłyszę. Bo na razie mamy dwa właśnie. Albo będzie to wydawanie punktów, że za te punkty można coś zrobić. Ja to później tam opisywałem bardziej, bo jest jeszcze trzeci pomysł, ale o tym nie mówię jeszcze. Bo to jest mała szansa, że się uda. I to nie szybko się uda. No to jest pierwszy pomysł właśnie, że będziecie mogli wydawać punkty na coś. Nie wiem na co. Być może właśnie broń na przykład wybrać dla mnie, zespawnować przeciwnika, etc., 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 tak? A być może będzie tak, że to będzie moc w ważonej demokracji. Czyli jeżeli będzie głosowanie teraz, czy chcemy... no przykład damy znaleźć fajny. Czy chcemy mieć teraz laser, czy rakiety samonaprowadzające? Jest głosowanie. Albo to, czat głosuje. To jest mierzone, brane pod uwagę, przepraszam. Brana pod uwagę jest właśnie ilość tych punktów. Czyli jeżeli ktoś mnie długo ogląda, to głos tej osoby będzie ważniejszy taki. A nie... Odbijam się strasznie teraz. Ważniejszy od osoby, która weszła przed chwilą, taki ma na przykład, nie wiem, 15 punktów. Bo jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, 200, to jego głos po prostu będzie mocniejszy. Coś takiego można byłoby zrobić. I nie wiadomo, w którą stronę to tak naprawdę zrobimy. Tak, oplułem sobie klawiaturę. Dobra, więc co powinniśmy dzisiaj zrobić? Mamy dużo planów, między innymi powinniśmy właśnie w końcu zrobić statek matkę. Powinniśmy zrobić jakiś cel gry. Czyli jakieś conditionale. No i jeszcze powinniśmy... tak, powiedziałem statek matkę, conditionale i menu, czyli nasze wybór broni, etc., etc. Zrobiliśmy to, rozdzieliliśmy, to pokażę tam w tle, tak. Nasz statek ma podzielone już moduły. Otwórz na pełny ekran. To na przykład jest moduł reaktora, tak? To jest jako mapa, czyli dictionary, która ma parametry swoje w środku. I tak naprawdę później możemy podmienić, to jest reaktor slot, tak? To jest zamontowany. Czyli mamy jakiś tam wygenerowany reaktor i jest wpisany do naszego slota na statku. I tak naprawdę tych generatorów możemy wygenerować dwa i sobie wybrać pomiędzy nimi, który chcemy. Tak samo mamy z bronią, tak? Broń. Też się tworzy dictionary, DS mapa jako broń. Jakaś tam broń, która ma swoje jakieś parametry. I tą broń przypisujemy do slotu 0 naszego statku. Inną broń przypisujemy do slotu 1. Tak naprawdę jeżeli wystarczy zamienimy je miejscami, to możemy tak zamienić je miejscami, tak? No, no. O to chodzi, tak? No. I to chciałem tak tylko powiedzieć. Powinniśmy zrobić jakiś magazyn, który będzie przechowywał nasze bronie, wszystkie jakie mamy. Chyba. Nie jestem teraz pewien właśnie, jak to gameplayowo zrobić. Tak, jakiś magazyn, który przechowuje bronie, tak? I to możemy zrobić właśnie na takiej zasadzie, że to zależy właśnie, jak zrobimy sklepy. I jak to będzie wyglądało w bitwie. Chodzi o, zaczynając od sklepu, tak? Jeżeli mamy jakiś sklep, to musimy jakoś do niego wejść. Czy będzie to robione podczas bitwy jakoś? Nie wiem jak. Czy może po bitwie, że jakieś mamy, podsumowanie i teraz masz czas na kupienie nowego sprzętu i etc., etc., etc. Czy coś takiego? Bo nie podoba mi się pomysł, w sensie nie wiem jak to zrobić za bardzo, żebyśmy mogli zrobić sklep na mapie, tak? Żeby gracz w dowolnym momencie po prostu gdzieś tam się pojawia
sklep, jako, nie wiem, jakiś hangar czy coś takiego i może po prostu tam wlecieć i coś kupić nowego. To mi się za bardzo nie podoba. No z tego powodu, że to trzeba tak, że to, wiecie, że to psuje imersję i w ogóle i być może zwykły komunikat, że pojawia się sklep i teraz możesz kliknąć, otworzyć okienko i masz sklep podczas bitwy, tak, że przeciwnicy dalej latają, strzelają do ciebie, nie wiem, ty może po prostu gdzieś odlecisz, włączysz sobie sklep i zaczniesz szukać, co chcesz kupić, tak? Może coś takiego. Bo nie chciałbym ograniczać właśnie tego do samego właśnie po bitwie, tak? Że po bitwie można tylko zmienić. W sumie bardzo źle się czuję dzisiaj. Myślę, żeby wcześniej skończyć stream. Znaczy, dopiero wiecie, zaczęliśmy, ale może tak jest to godzina 12, żeby to skończyć. Bo naprawdę źle się czuję i mam dużo roboty też innej. Dobra, ale co chciałem mówić? Właśnie ten sklep, tak? Jeżeli by to zrobić tak, że po bitwie otwiera się nam okienko dodatkowe, możemy tylko kupować przedmioty. To ma największy sens i tak powinno być w ogóle zrobione. No, tak powinno być zrobione. I teraz myślę, jak to moglibyśmy zrobić, gdybyśmy to teraz zrobili, tak? Czyli co, włączamy grę i zaczynamy od sklepu? Mamy sklep, wybieramy sobie jakie chcemy bronie, zamykamy sklep i jesteśmy na polu bitwy? Przenosi nas na ekran walki? Coś takiego? To w takim razie wtedy jak zrobić waszą interakcję czatu z sklepem? Bo wiecie, jest opóźnienie i wszystko, czyli co, podczas bitwy już pojawia się głosowanie jakieś na ekranie, że możecie zrobić to albo... Przepraszam. Widzę, nie wyspany jestem. Że pojawia się właśnie... pojawia się komunikat, że macie do wyboru sklep A albo sklep B. W sklepie A są takie przedmioty, w sklepie B są takie przedmioty. Coś takiego. I wtedy przez czas bitwy możecie głosować i po prostu jak tam głosy wyjdą, bitwa się skończy, to gracz dostaje odpowiedni sklep. Coś takiego. No albo właśnie... No, albo Damian Ogar. Co chciałeś powiedzieć? No nie, no właśnie nie widzę innego wyjścia, tak? To tam chodzi. Naprawdę zmęczony jestem. Wstałem o 8, a położyłem się o 2, więc naprawdę. Niby to jest 6 godzin, tak? Już powinien być wyspany. Dobra, nieważne. O, cholera. Sorry, nagle po prostu jestem zmęczony. Kontynuując dalej, tak? No nie, dobrze, dążyłem do tego, że właśnie albo zrobimy tak, że podczas bitwy będzie głosowanie i macie później sklep odpowiedni, bo nie widzę sensu, żeby było podczas sklepu, tak? Typu, że właśnie sklep się otwiera, tak, jesteśmy w sklepie i nagle jest głosowanie dla widzów, co chcecie, wiesz, kupić czy coś takiego. Bo to nie ma sensu, biorąc pod uwagę opóźnienie i czas, bo nie, gracz będzie spędzał dużo czasu, że to jest teraz skomplikowane, załóż. Problem jest taki, że jeżeli chcemy pokazać sklep, to nie możemy, znaczy to musimy zrobić wszystko w sklepie widoczne. Nie możemy na przykład zrobić ikonek w sklepie, jeżeli gracz kliknie na ikonkę, to wyświetla się jaki to jest przedmiot, tak? Czyli coś na przykład w stylu Diablo, że najeżdżamy myszką na przedmiot, się pojawiają jego statystyki. Nie, my musimy zrobić to konkretnie widoczne od razu z góry. Czyli na przykład, że w sklepie będzie tylko 6 przedmiotów do wyboru. Coś takiego. I to będą wszystkie przedmioty wypisane od razu. Bo właśnie o to chodzi, że to widzowie mają widzieć, co tam jest w sklepie i tak. Przepraszam. Więc między innymi właśnie też nie widzę sensu w... Mówię, pomysł tego, że podczas sklepu, otwartego sklepu możecie głosować, co ma być w sklepie, nie ma najmniejszego sensu, bo właśnie jest opóźnienie duże i to spowalnia gracza. No i właśnie nie ma tego jak pokazać, tak? To musiało być naprawdę konkretnie
wtedy się otwiera sklep, macie podzielony ekran na pół, że możecie mieć te przedmioty, możecie mieć te przedmioty i teraz głosujcie, tak? I streamer w tym momencie musi czekać na przykład minutę, zanim się zdecydujecie, które przedmioty chcecie, tak? No to nie jest właśnie coś ciekawego, tak? To jest straszne wręcz. Więc tak, to będzie musiało... W tym momencie mamy walkę, tak? Latamy, strzelamy do innych statków, pach, pach, pach i pojawia się komunikat. Jak to zrobić? Bo to musi być też komunikat widoczny właśnie być dla streamu. Mam nadzieję, że mnie widać w kamerze. Chyba tak, chyba mnie widać, bo gdzieś dotąd powinno być kadr. No bo come on, nie możemy zasłonić pół ekranu, prawda? Komunikatem... właśnie tymi komunikatami, że drogi czacie, w tym momencie, za chwilę pojawi się sklep, tak, nowy. Teraz decyduj, co ma być w sklepie i masz tu listę 6 przedmiotów, jedną do wyboru i listę przedmiotów 6 drugich do wyboru, tak? To zajmuje nam pół ekranu w tym momencie. Jest możliwość taka, że pojawi się... okienko malutkie gdzieś w rogu, na przykład pojawia się sklep, tak? W sensie taki komunikat, że zbliża się sklep albo coś takiego i wtedy pisze komenda, tak? Czyli na przykład wykrzyknik shop, coś takiego. Jeżeli czat wpisze wykrzyknik shop, to zwraca się właśnie komenda na czacie, tak jak tutaj właśnie na przykład z tymi pońcami albo z czymś innym, co tam było, help też na przykład tak robi. I na podstawie tego może się wyświetlać właśnie na czacie komunikat, prawda? Że możliwością A będzie sklep, w którym są railgun z takimi statkami, takimi, plus shield z takimi statami, plus nowy dopalacz z takimi i inny jeszcze dopalacz z takimi statkami, później, no i, a opcją B jest to, czyli taki ogromny blok tekstu, tak, który się w czacie pojawia. Z nim jest taki problem, że jeżeli jest nawet 20 osób na czacie, prawda, i one to po prostu czytają, ktoś pisze tą komendę shop, to się pojawi ten wielki tekst i wtedy no ktoś czyta, tak? I ktoś się już w momencie decyduje, albo w ogóle walnie tak oty, bo po prostu chce, tak? Zespawować jak najszybciej, po prostu walnie odpowiedź A. To ten czat, wiecie, się powiększa, tak? Przechodzi to i znowu ktoś będzie musiał wpisać tą komendę shop, a być może nawet jak się pojawi ten komunikat shop, to kilka osób naraz pisze ten komunikat shop, coś takiego. Więc to będzie spam. Więc nie chciałbym tego robić w czacie, tak? Zwykłe komunikaty, takie jak na czacie właśnie informacja, że za chwilę pojawi się sklep, są fajne. To można zrobić. No ale niestety właśnie nie możemy już wyświetlić całej zawartości sklepu wewnątrz czatu. Musielibyśmy go wyświetlić na ekranie. A wyświetlenie tego na ekranie będzie straszne. Więc powinniśmy zrobić testy. Ja streamuję w 480p. Domyślam się, że już całkowitym standardem jest streamowanie w 720, tak? Więc musimy po prostu znaleźć czcionkę, która będzie rozmiar czcionki, który na ekranie będzie widoczny. Przepraszam. No, kontynuując, tak? Rozmiar czcionki, który będzie na ekranie widoczny. Jestem zmęczony, sorry. I na podstawie tego rozmiaru czcionki będziemy mogli sprawdzić, porównać, ile tego tekstu będziemy mogli zmieścić na ekranie, żeby nie zasłaniał nam za dużo. Więc tym się dzisiaj zajmiemy. To jest prosta rzecz, którą możemy się pobawić w krótkim czasie.
No i po prostu, tak? Jeżeli to jest nasza pola bitwy, tak? W tym momencie. W jaki sposób możemy wyświetlać informacje o sklepie? Cholera, odbija mi się cały czas. Niedobry streamer. Zły streamer. Wyłączmy partikle całkowicie, bo nie potrzebujemy ich. Zapisz. Dobra, mamy naszą mapę, tak? Mamy radar, który w domyśle, czy będzie w prawym dolnym rogu, czy może w prawym górnym? W sumie możemy go w każdej chwili przenieść, tak? Bez problemu. Tak to mamy zrobione. Czy chcemy, żeby nasze HP było w takim miejscu? I tarcza? Czy może jakoś górny, prawy róg? Tak, górny lewy chodziło mi. Czy może jakieś w ogóle byśmy kokpit zrobili, który by wyświetlał wszystko? Czy może zrobić pionowy z boku? Czyli w sensie tutaj na przykład taki oddzielone coś, tak? W sensie panel taki, że tu mamy gameplay, który jest bardziej kwadratowy, jest lepszy troszkę. A tu mamy wyświetlone statystyki. A, sorry. Czyli właśnie między innymi, ale słownictwo. Polska mowa, trudna mowa. Bierzemy, mamy właśnie radar i gdzieś tu mamy, nie wiem, jakiś pasek HP albo pionowy, na przykład pasek HP, tarcze i na przykład, nie wiem, wyświetlone cztery bronie nasze z cooldownami. Coś tego typu moglibyśmy zrobić. Albo nawet gdzieś to by się do połowy mieściło, tak? Bo to by miało sens. A tutaj komunikat czatu. To mi się podoba. To mi się podoba. Czyli ograniczyć pole widzenia, tak nie wiem, o 1/4. To dużo. Sorry, strasznie jestem dzisiaj. Dobra, tak zróbmy. To mi się wydaje sensowne. Że wszystko przeniesiemy na prawą stronę. Myślę. Bo wspominaliśmy cały czas, musimy też pamiętać, że chcemy to zrobić dla dwóch graczy, tak? Czyli co w momencie, jeżeli pojawia się nam drugi gracz? Plan był taki, że zrobimy. Tak, mogę. Inteligentną kamerę, tak? Inteligentny split screen. Typu, jeżeli dwóch graczy jest koło siebie, tak? Lecą na przykład razem, to one są po prostu widoczne na ekranie, tam jakaś kamera jest oddalona, tak? Jeżeli mam oddaloną kamerę, tak? To jest jeden sobie i drugi też właśnie leci gdzieś tu obok. Czyli po prostu lecą tam w kierunku bazy, tak? Czy coś takiego. I to fajnie było, można było wyglądać, tak? Ale jeżeli na przykład jeden zdecyduje, że leci w lewo, drugi w prawo, to wtedy się pojawia na split screen i po prostu jesteście na nim, tak? Tylko jeżeli mamy dwóch graczy, tak? To oni potrzebują dwa radary praktycznie. No i oni potrzebują właśnie wszystkie paski podwójnie. Nie, serio, myślę. No chyba, że porzucamy pomysł drugiego gracza. Jeszcze drugiego gracza nie zrobiliśmy w ogóle, tak? No ale... Znaczy w sensie zrobiliśmy, tak? Tylko, że nie jest... Nie wykrywa pada jeszcze. Dobra, zrobimy tylko ten tekst na razie dzisiaj. Sprawdzimy sobie czcionkę,
która będzie widoczna na ekranie. Więc będę potrzebował waszej pomocy do tego. Ja myślę, że to grę odpaloną w tle po to, żeby nam wyświetlała konsolę i w razie czego właśnie liczyła wam punkty te. Bo jeżeli mamy wyłączoną grę, to ona nie sprawdza czatu i nie liczy wam punktów, więc... No ale to nie powinno zamulać za bardzo gry, tak? Wam. Jedna osoba w tym momencie jest. No bo viewerkam pokazuje dwie, tak? W sensie, że ja jestem na czacie i ktoś jeszcze jest na czacie. Poczekajcie, zrobię kolejną herbatę sobie. Jest taka chwila jednak, pokażę wam tutaj, tak? Jak tam start, jak leci sobie, jej! Jak tam wezmę i on sobie poleci, tak? Ja idę po herbatę. Be right back. Dobra. Więc szukamy tej czcionki, tak? To nas interesuje. Wszystko w kontrolerze będzie robione. Jako draw GUI. Dajemy dodatkowy nasz, czyli... jak to będzie się nazywało? Chat messages? Chyba tak. Nie mamy jeszcze żadnej czcionki, więc zaraz wybierzemy czcionkę. I tu chcemy... Tekst. Na pozycji. Zróbmy to właśnie w tym lewym dolnym... A dobra, już prawy górny róg, tak? Wybierzmy sobie parametr W. Taki, którym określimy, że to będzie... jaki ma radar, rozmiar. Radar ma 90, więc tu też ustawimy sobie 90 pikseli. Tak. Albo nie, ustawimy na 100 i tylko margin na 5, tak? Bo to nam da 90 po odjęciu. Czyli dla... no... Halo, ogar. Pozycja X, tak? Pozycja X, czyli to jest display, tak? Get GUI with minus podkreśnik W plus podkreśnik margin, tak? A tutaj tylko podkreśnik margin. Nasz string to będzie S. Ja wsadzam go w minus 1 i... Dobrze. Się zamyśliłem, czy dobrze robię. Szerokość taka, czy margin razy 2. Nie 12, 2. W minus margin 2. Tak. No i nasz string potrzebny, tak? Czyli to będzie jakiś tam komunikat. Jaki to ma być komunikat? Cholera. I w ogóle zrobimy to oczywiście set stopka vertical ma być góra, czyli 0, a horizontal ma być 1, czyli wyśrodkowany. Tak robimy. Nasz string będzie jakiś tam
co zrobić. Woda. Witam, witam, ktoś dołączył do nas na streamie. W sumie to. Tak, tak, S plus plus równa się. Tutaj dodamy tak. Nie powinno to być wyrównane już. Cholera, źle. To będziemy musieli robić modułowo. Ale dobra, na razie to jest prowizorka, prawda? Arm Preservation i zrobimy tutaj. Test plus równa się. Mówię, to jest test, na chwilę robimy, sprawdzamy, czy to będzie widoczny tekst. Railgun penetration, to zrobimy. No zostaw power. Z dużych nadwiemy to. Moment. Aha, dobrze, dobra, dobra, dobra. Nowa star power i. Dobra, po prostu robimy to. Tylko, że musimy tą czcionkę wybrać. Rzeczywiście nie daliśmy żadnej czcionki. No to co, pomyślimy o czcionce. Rozmiar czcionki będzie dla nas bardzo ważny. 12 mi wydaje się mała. Czy widzicie ten tekst na czacie? Czy jest ktoś, Mateusz? Kogo mamy na czacie? Powinien gdzieś zostawać komunikat właśnie, kto siedzi na czacie. No tak, viewpoint jest przypięte. Widać, dużo ludzi teraz właśnie doszło. Gdzie we wtorek mieliśmy bardzo malutko ludzi. Teraz dwukrotnie się podwoiła ta lista, tak? W którym zrobiliśmy to. Hardkorowy Wiesiek. Redinator. Fajnie, fajnie. Nie, a szukam Matsuy, tak? Gdzie Matsuy? Matsuy 15. 146. Jak teraz odświeżymy. 148, czyli Matsuy jest. Mati, pomóż. Powiedz, czy widzisz na ekranie ten tekst, Hello World. Czy czytelny jest? W sumie powinniśmy go boldem chyba zrobić. Nie jestem pewien. Oczywiście Ariel, tak, ale Ariel zmienimy na. Jest maszyński moją czcionką, którą lubię. Ale ona jest bardzo nieczytelna. I to już weźmiemy się do jakiegoś standardu, tak? W sumie nie widzę, nie kojarzę dużo tych czcionek. Czytelny. Ale tak normalnie czytelny? Serio? Tak? Już były stylem to. Wygląda.
brzmi dobrze. Ale chcę spróbować 14, tak? Czyli nazywamy to me i rio. Ui, stopka 14. A jak bolt wygląda? Nie, bolt nas nie interesuje. Normalnie bym dopisał jeszcze B, jeżeli byłby bold. A czemu SO? To ma być FO. Tak tworzę nazwy czcionek z tego powodu. Wypisuję w czcionce dokładnie nazwę czcionki, jak ona się nazywa. Bo czasami mam, używam czcionek, które mam gdzieś pobrane, tak, specjalnie tak do jakiegoś projektu znalezione. Czasami po prostu znajduję specjalnie czcionkę, być może ją podmienimy. I się zdarza tak, że jeżeli ten projekt przeniosę do innego, gdzieś na inny komputer, czy cokolwiek, gdzie nie zrobię format i odzyskam projekt, tak, wczytam ponownie, to ta czcionka jest, ona będzie działała bardziej cały czas. Bo w tym momencie, jak jeżeli to zapisałem, to GameMaker wygenerował czcionki sprite, tak? Jeżeli bym go się tam pokazał, to on jest normalnie jako plik graficzny, tak? Wszystkie litery, te, które ustawiliśmy tutaj w tym, w zasięgu, tak? Od 32 do 27, czyli te wszystkie litery on sobie wygenerował do pliku tekstowego, znaczy graficznego, sorry. I on po prostu będzie, GameMaker używa czcionek jako grafik, tak? Które nie są zbyt szybkie. W sumie zamiast używać draw text, tak, gdzieś tekst, to najszybszym rozwiązaniem jest zrobienie samemu grafiki, narysowanie jako sprite, o ile ta grafika się nie powtarza, tak? Znaczy, jeżeli się powtarza, to najlepiej wtedy, tak? Tak. Stworzenie własnej grafiki z tym tekstem naszym i używanie jej jako draw sprite, gdzieś narysowanie. Działa to szybciej dla silnika niż draw text. No ale niestety na przykład nie możemy zrobić draw text dla tekstu, który się generuje, więc trzeba to robić w ten sposób. Czyli nasza czcionka. Dobra, zamykamy grę, odpalamy grę i sprawdzamy, co się dzieje. Czy teraz to będzie czytelny tekst, czy jak tokolwiek będzie, powinien być biały, mam nadzieję, że będzie biały. Nie, on będzie miał kolor radaru, prawda? Radar był ostatni rysowany. No, po radarze, będzie miał kolory radaru. Ostatnio będzie biały, ale zobaczymy. Mówię, ten stream dzisiaj będzie tylko do godziny 12, tak? Dwie godzinki, jestem zmęczony, mam masę roboty innej. Pewnie jeszcze WoWa bym chciał pograć, ale WoWa zostawiam, mam nie ruszać WoWa, dopóki nie skończę dzisiaj czegokolwiek. Okej, bardzo jest ciasno. Jest kolor radaru, mówiłem. Które nie są złe, szczerze. Jest bardzo ciasno, tak? Bo mamy tą szerokość 100. Stawiliśmy sobie. Dobra, więc jeżeli zamiast 14 zrobimy 12, to nie tu. Więc teraz znowuż potrzebuję feedback, czy jest czytelnie, czy nie. Znowuż chwilę zajmie, zanim ja dostanę odpowiedź. Zanim się w ogóle odpali gra, tak? Nie wiem, czy tam ci od razu. O, aha, dobrze, my nie zmieniliśmy w kodzie jeszcze. Czy stracona chwilka na kompilację. A do czego dążyłem, bo znowu przerwałem sam sobie, prawda? Znaczy domyśliliście się pewnie, o co chodzi, że nazwa czcionki, tak? Jeżeli spróbuję odpalić... No tak, bo przerwałem, bo mówiłem, że one się w grafice biorą, tak? One są napisane jako grafika, więc po przeniesieniu projektu na inny komputer dalej to odpalicie, wszystko będzie w porządku, ale jeżeli próbujecie odpalić tu, to wyskoczy wam komunikat, że, że GameMaker nie może znaleźć tej czcionki w systemie. Czy chcesz kontynuować edycję, czyli zmienić czcionkę całkowicie, czy zostawić, nie ruszać tego... i zostawić tą, która była. Po prostu nie możemy zedytować czcionki, jeżeli nie ma jej w systemie, tak? A mając... No i w sumie tak samo nie możemy odzyskać tej czcionki, nie mamy pojęcia, gdzie ona jest, co z nią się dzieje.
Ale jeżeli mamy ją zapisaną jako nazwę, tak, i rozmiar dokładnie, to jesteśmy w stanie ją rekonstruować od nowa, tak? Nawet jeżeli nie mamy, to ją znajdziemy w internecie, znowuż ściągniemy, wsadzimy do systemu i będziemy mogli później odpalić. Jeżeli już mamy tą czcionkę, to ten rozmiar też nam jest nieważny, ale to jest po to, żebyśmy widzieli, ja żebym widział w kodzie, tak? Bo często robię w ten sposób, że... dajcie znać, czy widać ten tekst, na pewno go widać teraz, jestem pewien. Co chciałem mówić? Aha, że w kodzie, jak piszę, to często robię właśnie kilkanaście czcionek, które się różnią, na przykład właśnie są, nie wiem, dwie czcionki, dwunastki, jedna ma bold, druga nie jest bold. Na przykład używam tą boldem dla nagłówków, tak? Robię czcionkę dwunastkę, robię czcionkę czternastkę jeszcze dla większych nagłówków. Więc robię po prostu, nie wiem, po cztery, po pięć rodzajów tego samego fonta, tej samej... tego samego kroju, tak? Tego słowa szukałem, kroju. I po prostu używam go tak w grze, w różnych miejscach, więc chcę wiedzieć to po nazwie, wiedzieć jak to jest. No. Ale to co właśnie też mówiłem, co też znowu sam sobie przerwałem. Jeżeli już mamy zainstalowaną tą czcionkę, bo mamy jej nazwę, prawda? W systemie, to jeżeli otworzymy, to GameMaker nam pozwoli normalnie zedytować i będzie wszystko w porządku. Tak, no. Dlatego mówię, zawsze zapisuję pełną nazwę czcionki jako nazwę, żebym wiedział jaka to jest czcionka, skąd ją znaleźć. Aha, dobrze, coś mi nie pasowało, nie podobało mi się, że na radarze widzę przeciwników w innych kolorach. Myślałem, że jakieś zespawnowało w innym kolorze. Dobra, poprawmy ten nasz margin, tak? I to jest 5 i nie powinno takiej 5 robić. GUI plus 5, tak, jak najbardziej. A tu powinno być szerokość, czyli width minus... Hello, cover! Good to see new faces on chat. Give me a second, I want to fix this, here something and I can explain what we're doing. Because right now we got minor bug. It's not a bug, it's a, more like a glitch. Or not fully developed stuff. So we're making this 100. We're drawing at the right minus 100 plus 5. I'm interested in where are you from? I'm from Poland. And right now I'm 11 a.m. No, p.m. Wait, it's almost noon. I always mix a.m. p.m. And this is GameMaker. It is in the title of stream, I think. It should be. I actually think we don't have a bug here, we just need to change those values. GMT plus one, yes, GMT plus one. So, those are my working hours, like right now. I'm working while streaming, streaming while working, doesn't matter. So we are making a simple space shooter game, but our twist is that in a chat you can control game. Is that right? I think that's right. Doesn't matter. So in example, if you type command spawn enemy, new enemy will appear, should appear, or I forget the command, GMT minus 4, so that's the eastern coast of America, right? So I think, yeah, yes, that's eastern coast of northern, of southern America, so Argentina, Brazil, Florida, no, yeah, Florida. So
so I was a bit off. Yeah, on North. I want to ask you, is that text here easily readable for you? Because right now we need to do something for the chat to see in a game, so they can decide what weapon they want to choose for us. So I'm looking for a font size that we should include, and this should be visible to viewers and not take too much space on screen, right? Okay, so it's clear. Maybe let's try with an even smaller size. Let's go back here. I think there's something off with my math here. Doesn't matter now. I need to close the game before. I'm working around with Game Maker also. I'm new and I'll spend more time seeing what I can do with it. If you want me to explain something for you, I'm free. Actually, I wanted to end this stream soon, in a half hour, because I'm tired and not slept well. So if you have questions, for example, how this camera works, so you turn around camera and it's going. In example, if you accelerate, the camera will move also, but it doesn't work right like before it worked, because we broke something. If you want to know how the radar works, radar is